Jestem taki dumny. Z siebie oczywiście. Halo, halo, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym gameplayu na moim kanale. Nie jest to żadna seria, więc żeby nikt później do mnie jakiś żali nie miał. Po prostu, słuchajcie, dość dużo gram od premiery Destiny, więc tak naprawdę od ilu w tym momencie? 3 dni? Chyba jakoś tak. Od 3 dni gram w Destiny. Dosyć sporo. I po prostu stwierdziłem, że co będę się silił na wymyślanie jakiejś aktualnie w tym momencie gry do nagrywania, jak tak naprawdę możemy sobie trochę tutaj pograć w Destiny. Tylko że kurde, właśnie akurat jestem z dupy strony, tak można by było powiedzieć, z dupy strony. A może tak bym, wiem co można było zrobić, przenieść się tutaj szybką podróżą i trzymać się prawej strony prawdopodobnie. Bo chcieliśmy sobie zrobić zadanie fabularne z kampanii. Z kampanii dla single playera, chociaż nie, w sumie ciężko powiedzieć, słuchajcie. Destiny 2 jest taką grą, która może być przechodzona i w singlu, ale w każdym dowolnym momencie może ktoś do nas się podłączyć, o ile oczywiście chcemy. Mogą być to nasi, nie wiem, znajomi, może być to tak naprawdę, możemy dołączyć do jakiegokolwiek innego gracza, który jest w pobliżu. Także gra jest cały czas gdzieś tam online, można powiedzieć. O, dużo brzydali. A ja akurat gdzieś tędy idę. Co prawda oni mnie jakoś tak wielce nie interesują, ale a, jeszcze żeby osoby, które jakoś dużo grają w FPS-y na konsoli, bardzo proszę się nie śmieć z mojego celowania. A ty co? Bardzo proszę się nie śmieć z mojego celowania na padzie, bo jednak pozostaje wiele do życzenia. Jeszcze, niestety. Ale gra mi się miodnie, naprawdę. Czasami nawet i wychodzi. Nawet wchodzę sobie na te, na multiplayery. W sensie PvP. I powiem wam szczerze, że tam też coś jestem w stanie ustrzelić nawet, więc nie wiem, czy ktoś jest gorszy ode mnie. Pozwalimy mu to. Czy ktoś jest gorszy ode mnie, czy ja po prostu czasami coś z siebie jestem w stanie wykrzesać. Dobra, postaram się wam pokazać, jak wygląda moja klasa. Mój klasa to łowca, Hunter. W ogóle Destiny 2 zostało przetłumaczone w pełni po polsku, ma polską lokalizację i w przypadku dubbingu, i w przypadku napisów. Więc to jest bardzo duży krok naprzód, z tego względu, że Destiny 1 było tylko na konsolę i było tylko po angielsku, a teraz nie dość, że wychodzi na peceta za miesiąc, tak naprawdę 29 października, to jeszcze właśnie jest w pełni zlokalizowana. I to jest na plus, z tego względu, że w tej części fabuła o wiele większą rolę odgrywa i jest taka wyrazista, można powiedzieć. Strażniku, przed tobą długa droga. Wysyłam Holiday z czymś wyjątkowym. Zaraz, zaraz. Jak wyjątkowe jest to coś? Nie zatrzymuj się. Zaatakuj ośrodek i dostań się na pokład lotniskowca kombinatu. Musimy dostać się na Wszechmocnego za wszelką cenę. Wiecie, jaki jest problem? Że w tej grze niestety nie jestem w stanie ustawić audio tak, by było w miarę w porządku. Dlatego, że jest to ogólna głośność gry. Nie ma czegoś takiego jak dialogi, efekty oraz muzyka. Wszystko jest na jednym i to jest problem, więc czasami jest za cicho, a jak przyjdzie do jakiejś dużej walki z bossem, to muzyka po prostu aż gwałci uszy. Swoją drogą, mogę wam pokazać, jak wygląda moja postać. Moja postać wygląda w ten sposób aktualnie. Mam 15 poziom, tutaj w lewym górnym rogu mam 15 poziom oraz poziom mocy 154. Aktualna moc. Jeżeli chodzi o sprzęcik, to myślę, że nie będzie większego problemu, żebym tak tylko wam pokazał, jak to wygląda. Gierka. Zastanawiam się, jak ją określić. Chcę cię o coś pytać. Kiedy powiedziałeś naszemu strażnikowi, cytuję: potrzebuję Kejda. Nie uroniłeś aby drzewnej łezki? Holiday. Zgłaszaj się. Wszyscy słyszeli, nie zaprzeczam. Jeszcze kilka kilometrów, naczelniku. To maleństwo swoje waży. Okej, zdezaktywowałem mu tarczę. Jest lekko ogłuszony kolega. Dobrze. W przypadku gry. Dużo osób pyta, a jakiego to jest rodzaju gra? No oprócz tego, że jest FPS-em,
w tym momencie akurat na konsoli tylko, ale zamieścić już na PC-cie, to dosyć dużo osób, nie wiem, mówi o niej jako o Halo. No kurde, naprawdę nie trafiłem ani jednej głowy tutaj w niego. Mówi o niej jako Halo, niektórzy mówią jak Borderlands, niektórzy mówią... Tu się nie da otworzyć. Ja z kolei samym jakby zdobywaniem sprzętu dosyć mocno też przypomina styl rozgrywek z Diablo. O, siema. Masz. Granaty też posiadam. Potrzeba mi jest trochę amunicji, powiem wam, bo mam jakieś braki. Dajesz nam czołg? Dostali od ciebie czołg? A czemu ja nigdy nie dostałem? Bo byś go zepsuł. Kieruj smokiem. O kurde. L1, aby namierzać cele. A, na takiej zasadzie namierzać cele, dobra. A, nie potrzeba mi to raczej. Dobra, powiem wam szczerze, że dosyć szybko schodzi to życie temu czołgowi, temu czołgu. Jeśli będziesz potrzebować kolejnego pancernego cudynka, daj aha znać. O, super! Dobra. Jasne, ja nie dostanę nic, a oni tyle sprzętu, ile chcą. Kurde. Dobrze, dobrze. Tamtego kolegę mamy. A my tędy. O, dzień dobry. Fajny. Z takim jeszcze nie miałem do czynienia. O. Tylko, że powiem wam szczerze, zaraz mi on padnie chyba. Dobra. Okej, okay, tu mogę chyba albo, nie wiem, albo go sobie naprawić. Ej, halo, 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 halo. Kto mnie tam ubija od tyłu? A wy! Dobra, zaraz mi padnie czołg. Niedobrze. No, spokojnie. O. Wszyscy! Dobrze. Czy ja jestem w stanie... Czekajcie, wyjdę sobie stąd. Czy jestem w stanie tutaj wezwać smoka? Takiego nowego, brand new. Jestem. Już przynajmniej wiem, jak nim się posługiwać. No, no, kolego. Czekajcie, bo się... Które pogubiłem w tym sterku. Auć! O, hello. Nie za bardzo wiem, dokąd mam jechać. Okej. Okay. Ktoś do mnie jeszcze strzela. O, tu zajmie. Nie przedrzemy się przez te drzwi siłą, ale gdzieś w pobliżu powinien być panel sterowania. To prawdopodobnie tam, skąd wychodzą ci goście, tak? Więc chyba trzeba się rozstać na razie ze smokiem. Panie smoku, poczekaj pan tu, ja załatwię te sprawy. Będzie w poziom. Chyba tędy, co? Prawdopodobnie tak, jakieś tutaj przejście powinno być. Oh, hello! Hello! Jednak nie takie zardzewiałe te paluchy, co? Na tej... Na tym padzie. A ci co tak biegają? Chodź tu, e! Pa! O Jezu, ten jakiś centurion dosyć mocno opancerzony. No gdzie masz tego łeba? Uch. Przydałaby się lepsza broń. Niestety ani żadnej jednej jeszcze nie znalazłem. Gdzie jest... O, to! Hello. Jakiś hologram. Uwaga,
Uwaga, lotniskowiec rozgrzewa silniki. Lepiej się pośpieszyć. Zaraz. Jakie... W lotnisku jest tłumoc niezło. Dzięki niemu uda ci się zinfiltrować wszechmocnego. Ruszaj. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz. Jaki tłumoc wszechmocny? Dobra, wezmę sobie nowy. Panie królu złoty, no jedźże do przodu. O, właśnie. Okej. Aha, to jest to, tak? Dobrze. Dlaczego zawsze ktoś musi mieć tak samo jak ja, albo lepiej ode mnie, no? Dlaczego? No, siadaj na ziemię. Dobry. Kto? Dobra. I teraz tak, gdzie był ten wielki czołg? Żeby ktoś powiedzieć? Stąd z daleka do mnie wali? Nie. Okej. Okay. Gdzie jest wielki czołg? No skąd? Dobra, zjeżdżam na dół. A, tu! O kurde. Okej. Chyba rozwalony. Haha! Ja mam trochę mniejszy, ale taki wariat. Cofnęli most. Musimy jakoś pokonać wyrwę. Tak. O, twój superczołg nie potrafi latać? Jaka szkoda. Daj, nie denerwuj mnie. Tylko teraz jak tu przejść? O. A nie, tu po prostu pokazali, że muszę przekroczyć most, tak? A nie, jakaś konsola może być na górze. Okej. Nie doskoczę, fuck. Dobra, trzeba iść naokoło. Koleżko. Dzień dobry. Bęc! Nigdy mi się to nie znudzi. Po prostu mele... O, nawet dostałem jakąś czapkę. Znaczy hełm. Czapkę. Nie, nigdy mi się nie znudzi walenie ich na pysk. Tak mele. Open. O! Nie, Psiury. Oj. No chciałbyś... dzień dobry. Panie Kolos. Nic nie widzę. Ale to mi nie przeszkadza w tym, żeby cię zabić. Dobra, wiedziałem, że jest jakaś konsola. Wysuń most. No proszę, jakie to łatwe było. Można. Dobra, oddawać mu... Dobra, skoro nie chciałeś dać mi czołgu, to dlaczego wysłałeś po mnie naszego ulubionego strażnika? Uważam, że twoje ryzykowne manewry są skuteczne i inspirujące. Tak, ale z czołgiem byłyby milion razy bardziej. No, byłyby. Zwłaszcza... Nie wiem, czy znacie tego gościa. Kojarzycie wszystkie możliwe trailery do tej gry? No, to zazwyczaj on tam gada. Ten Kate. Kate. No, naprawdę, ziomuś, weź szczeźli. Dziękuję. Okej. O, tu mogę sobie chyba nowego przyzwać, prawda? Wait, to ten jest obity, biorę nowego. Jakby tak można było z samochodami, słuchajcie, w prawdziwości, to bym był usytasy. Świetnie. Ktoś jeszcze? No, byłem pierwszy. 4,5 tysiąca obrażeń. Fajne działko. Chciałbym mieć taką broń. O! Dzień dobry. Pan tu co? Engram, spoko. No to panowie biegną.
ale chyba nie za szybko. No i właśnie to, o czym mówię, jak jest akcja, to niestety, ale gra się robi strasznie głośna. No, nie mogę się ruszyć! What the hell? Dziwnie się steruje tym samochodem. Ej, w sumie, to my jesteśmy teraz Shit. A, dobra, chyba wiem, jak to teraz działa. I tylko i wyłącznie bierze pod uwagę to, w którą stronę jestem zwrócony. W sensie lufę i tak dalej. Więc mogę robić tak... O, ładnie, czyli mogę im uciekać. No, no chyba sobie kpisz. Nie, nie mówcie, że to wybuchnie. Tak, to wybuchnie. O, fuck. Dobra, tylko że ja nie mam z nimi szans, jeżeli nie posiadam tego czołgu. Jeżeli czołg ma taką siłę ognia, a nie jestem w stanie tak szybko rozwalić innych czołgów. Czekajcie, jednak zejdźmy z tym audio gdzieś tam do 50%, bo w trakcie takich walk to jest masakra. Dostań się na lotniskowiec, bo to potrzebuje smoka. Pierwszy raz mi rozwalili, no. O, a ty co? Da radę to rozwalić? Świetnie! Dał radę. Nie trafiłem. No dobrze, ale jeszcze chyba został jeden, prawda? Przyjemniaczek. Teraz i tamten. Gdzie są te dwa wielkie czołgi? Przecież rozwaliłem jeden chyba. O. Ale słabo! Samonaprowadzające pociski. Panowie. Zero ogłady. Cześć. O, a tu jesteś. Okej, okay, dobra, już cię wiem. Tu jesteś. Dobra. Do rozwalenia, dziękuję. O. No niestety, jakieś niedobitki zostały. Ten czołg tak dziwnie jeździ w stosunku do kierowania czołgami w innych grach. Wychodzimy pomału z tuneli i zbliżamy się do lotniska. Kiedy ostatni raz czołgiem jeździłem? Dobrze. Od wszechmocnego dzielicie tylko tumos niezłomny. GTA! Ej! Należy do krwawej gwardii. Jest jednym z wybrańców Gaula. Czerwony Legion oddałby za niego życie. Aha. Może im w tym pomożesz. Problem jest taki, że jeżeli Tłumos Czerwony stoi na mojej drodze, to prawdopodobnie Tłumos Czerwony będzie jakimś swojego rodzaju bossem. Okej. Okay. Czyli będzie zabawa. Osłaniają lotniskowiec. To dobrze czy źle? Ej, może sobie wezmę nowego smoka, co? Chwila, widzisz te generatory? Nie, nie widzę. Musimy je zniszczyć, jeśli mamy dostać się na lotniskowiec. Które generatory? Dobra, lecę. Zadzieram kiecy i lecę. No, powiem wam szczerze, że w tej części akurat nie będę musiał w takim razie zbyt dużo posługiwać się moimi umiejętnościami strzeleckimi. Dobra, gdzie były te generatory? O, tam. O, dzień dobry. Okej. Okay. No, blastem też można ładnie coś tam porobić. No daleko nawet. O! Jakiś tam kolos. Dobra, który to jest ten generator? To jest to? Nie. Chyba od wewnątrz trzeba zauważyć. Okejka. Ktoś tu jeszcze nam... Który to jest generator? Dobrze, już widzę. Tutaj też jest między innymi smog do przyzwania. Jeden generator. Jeden down. Dobra, teraz stąd jak wyjechać? Pod spodem? O, dzień dobry! W
zwykle ten tutaj stoi jakiś łazik. O, halo. No nie, no jeszcze. Posiasz. Panie, idź pan stąd. Centurion. No. Pękło. No serio, jeszcze się trzymasz? Dobra, kto tam jeszcze tutaj został? Jakiś tam chłystek. Kolos, który jest na jedno pierdnięcie. Ale tutaj ten generator musimy rozwalić. Pięknie. Osłona padła, ale statek ruszy zaraz bez nas. To źle? Nie pozwólcie lotniskowcowi wystartować. Kilka rakiet w dysze powinno wystarczyć. Które to jest dysza? Tu? Ej, co jest dyszą? Czekajcie, chyba muszę podjechać gdzie indziej. Czekajcie, czekajcie, czekajcie na mnie. Nie odlatujcie jeszcze. Zobaczcie, no. Out. O, coś tu lata. Dobry. Niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze wręcz bym powiedział. Z tego względu, że mam bardzo obitego smoka. To mi do końca rozwali smoka. Dobra, jestem blisko spotu, gdzie mogę przyzwać kolejnego. No sam w walce wręcz bym raczej nie pokonał tych wszystkich czołgów. Nie ma opcji. A, te dysze! Dobra, widzę! Czekaj, czekaj. Lotniskowiec uziemiony. Poszukajmy teraz Tumosa. Dobra robota. I kolejny poziom, świetnie. 16. Po tej misji porozmawiam z Holiday o twoim czołgu. Też się stęskniłem, kumplu. Kate dostanie swój czołg wymarzony, tak jak mówił. Boję się myśleć, co on z nim zrobi. Kate to jest taki trochę... Jakby to powiedzieć... Ciężko do kogoś porównać, nie chciałbym kogoś obrazić, bym też komuś za bardzo polizać. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Może to być Rojo? Takie wiecie, pozytywnie zakręcony człowiek. Okej. I możemy chyba się dostać teraz do środka, prawda? Gdzie my to jesteśmy? Tutaj. Czerwona wojna. Kolejne zadanie. A, tędy. Niezłomny misja. Czyli zmieniamy scenerię, jedziemy na statek. Okej. Szkoda, że tego smoka nie jesteśmy w stanie teraz przyzywać. Tak o, w trybie swobodnej rozgrywki powiedzmy, że nie jesteśmy teraz jakoś stricte związani z zadaniem. Teraz dopiero idziemy podjąć zadanie, jakby rozpocząć je. Co, on się uleczył? Dziwne. Ojejku. Hello. Złóż to. Patrz, widzisz? Ładne główki. Macie to. Dziękuję. A ten się chowa za tą tarczą. Dwa razy wystarczy mu strzelić w tarczę i on sobie składa ją. Oczywiście w środek tarczy. Nie w każde miejsce, w środek tarczy. Coś tu jeszcze jest, ale chyba pode mną. Okej, dobra, nie przejmujmy się tym. Mamy trochę mało amunicji, bo 166 jeszcze dodatkowo, oprócz 15 w magazynku. Co prawda mamy drugą broń. Proszę bardzo. Ej, kurde, jak ona fajnie wygląda. No i mamy jeszcze oczywiście snajperkę. Niestety snajperka nie jest bronią, która jakoś super leży mi w dłoniach z racji moich umiejętności posługiwania się padem. Ale mamy też ulta. Bardzo fajnego ulta jako hunter.
Jak on się poprawnie nazywa po polsku? Zaraz rzucę okiem. Gromodzierca? Gromodzierca? Chyba. Chyba. Tylko nie miałem okazji odpalić ulta, więc jeszcze postaram się znaleźć kogoś, na kim mogę tego ulta odpalić. Aha, super. Udało się. Jesteśmy na pokładzie. Nie odpalę ulta, dobrze, bo nie mam naładowanego. Twoim celem jest Tumos Niezłomny, jeden z wybrańców Gaula. Dzięki jego kodom dostaniesz się na Wszechmocnego. Hotorn wpadła na niego, kiedy przebywałeś poza planetą. Nie nazywają ich Krwawą Gwardią bez powodu. Doradziłabym ostrożność, ale... poprzedniej ekipie i tak to nie pomogło. Dobra. Znajdź pokład dowodzenia, a trafisz na Tumosa Niezłomnego. Masz go złamać. Dobrze. O! Gromodzierżca. Dobrze mówiłem. No, spróbujmy w takim razie pokazać... A nie pokażę. Kurde, no chciałem pokazać, jak wygląda ult. No nie jestem w stanie, bo nie mam naładowanego, ale postaram się go szybko naładować. Oczywiście ładujemy go... Kolego. Ładuje się go oczywiście zbierając... Ła. O kurde! Ja pinkole! Zaraz zginę! Fuck! Trochę się zagapiłem. Chyba jakiś snajper mnie jeszcze tam walnął parę razy. Nie wierzę, że te gnojki... Tak, snajper jest, proszę bardzo. No daleko. A nawet i kilku snajperów. Lego! Zajmę tu numery. Dziękuję. Jeszcze jakiś snajper? Ładujemy sobie ulta albo po prostu zabijając wrogów, albo podnosząc z ziemi wygenerowane kule światła. Bo tak naprawdę światło jest takim, powiedzmy, głównym przewodnikiem. Dobry. A więcej tu psiurów nie było? Dobra, pan tutaj jeszcze się skrył z tego, co widziałem. A propos kul światła, żadnych nie widzę. Hello. Dobra, i ci panowie... Raz, dwa, trzy. No super, świetnie, że jeden drugiego zasłania. No chyba sobie jaj robicie. Będziecie robić... No co to jest? Sparta, czy jak? Każdy ma swoją tarczę. Każdy niech swojego łba pilnuje. Ej, co ich tutaj tyle nasrało? Masz. O kurde, kolego. Out mi stąd. Jakby ktoś się zastanawiał, gdzie jest życie, to na górze. Ten pasek, który się... Pieski! Teraz by się przydał granat. O, shit. Ale by się przydał granat. O, shit, zginę. Nie zginę? Nie zginąłem. Jestem dobry w tą grę. Znajdźmy konsolę i wyciągnijmy z niej schematy. Nad nami? Okej, ale ja, a tu? Tyk. Zeskanujmy ten badziew. O, to jest duch. Poznajcie ducha. To on się odzywa co chwilę. But where? Stateczek. Stateczek. Będę mogę? No, co jest? Dałem radę. Go. Uważajcie na siebie. Tumos zlikwidował poprzednią ekipę, a była dobra. Jedna z najlepszych. Dobra. Jeden strażnik da sobie radę, Hotorn. To nasza praca. Już nie tylko wasza. Odkąd straciliście światło, niewiele się różnimy. A, z takich, powiedzmy, fabularnych zarysów, bardzo mocnego zarysu, lekkiego znaczy, w sensie takiego bardziej bym powiedział szkicu niż zarysu,
to przylecieli źli goście i zabrali obiekt kultu Travelera, podróżnika, taki byt, bądź też taką planetę niedużą. Być może to jest maszyna, którą czcili i chcą wykorzystać go do własnych celów. Przez co większość strażników straciła moce. Ja na szczęście je odzyskałem. Sprawdzam plan. Dzień dobry. Użyj tego szyby. Już to sam skumałem, gościu. Szkoda, że mnie tam z wami nie ma. Sama bym pociągnęła za spust. Za moją ekipę. Jeszcze będziesz miała okazję, Otto. Liczę na to. Dzień dobry. Czy jest tu kto? Oh shit, jest tu was dużo. Oh shit. Kim ty jesteś, kolego? O shit. Przeładowuję, stary. Przeładowywałem. Ci gladiatorzy to są tacy... O, shit. Tacy dosyć ostrzy. O, nawet hedzik wszedł. Panowie snajperzy na górze. Nice. A ty to kto? Speedy Gonzales. Zapierdziela na jakimś odrzutowym jetpacku czy coś. Chowaj to. Masz. Więcej was. Dobrze. Dajcie tutaj swego szefunia. Nie widzicie, że wy jesteście czynkę leszcze? Gdzie jest bosik? No patrzcie, jak zapierdziela, no. Okej. Okay. Snajperzy już tam gdzieś po lewej czyhają na mnie. Więc może najpierw wykończmy tych gości. O, przeszedł na prawo. Dobry, tam jest snajper. Dobra, widzę cię. Pyk, pyk, pyk i pyk. Wszyscy chyba, co? Tak. Oh shit! Oh shit! Okej, dobra, podpala. O, chyba jemu wchodzą większe obrażenia, jak mu strzelam ten plecak, jeżeli się dobrze orientuję. Tak. Dobra, ładnie. I co tu masz dla nas? Swoją drogą, czy ja jestem w stanie wymienić sobie tą moją specjalną broń na jakiś granatnik? Miecz. Miecz niekoniecznie, ale granatnik bardzo chętnie. Strzelba, o! O, strzelba też jest spoko. Nawet chyba lepsza od aktualnej broni, którą miałem. Coś tutaj jeszcze znajdziemy? Coś nowego, fajnego? 160, ale to jest rewolwer. Z rewolweru to będzie ciężko mi strzelać. To było lepsze. 157. Nic nowego, ciekawego. Dobra. Gdzie teraz? Na górę? Okej. Jesteśmy już prawie w hangarze. Zawsze to słyszę. Po niego idziecie. Spodziewajcie się gorącego powitania. Holiday, jesteś dość blisko, żeby pomóc? Zaraz zawrócę. Tylko najpierw zrzucę z ogona kilka czerwonych. Restrykcje obrażeń, więc prawdopodobnie tu by się wszystko rozegra. O-o. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Oni się będą respić to na potęgę, na bank. Muszę znaleźć tego jednego głównego złego i na nim skupić swój ogień. Ej, tu jestem! Co wy tak? Patrzycie mnie tam, gdzie trzeba. Uuu, jakaś kawaleria tam przybyła. Taka dosyć mocna. Ochroniarz krwawej gwardii. No to ciekawe. Jeszcze z takimi nie miałem do czynienia. Ciekawe, jak będą twardzi. Zaraz zobaczymy, jak będą śpiewać. O, oh shit! O, chodzą na blisko. Przychodzą na blisko. To nie jest dobrze.
teraz tak, oni mają ze sobą jakąś tam tarczę. Która się regeneruje, jak nie zadaje im obrażeń przez dłuższy czas. O kurde, nie mam nic już! Fuck! A, ale zderpiłbym bardzo mocno. Hello. Nie trafiłeś. Strasznie słabe obrażenia. O nie, dobra, jest 135 jakieś tam wchodzą. Patrzcie, jak się wymieniają mendy. Jeden zepsuje mu jednemu tarczę, to się wymieniają, żeby sobie naładować. Ale szybko je jednak zbijam tą bronią. Są określone typy broni, które szybciej prowadzą do tego, że się rozwala tarczę. Okej. Nice. Odzyskałem trochę amunicji do tej, powiedzmy, podstawowej broni mojej, z której korzystam. Czy ja mogę sobie ją przeładować tak w ogóle? Mogę. Okej, ale zostaniemy przy tej, bo widocznie sprawdza się trochę lepiej na tych gości. Mam mniejszą moc, ale się sprawdza trochę lepiej. Hello! Ktoś zamawiał wsparcie? Znaczy, nie widzę tego wsparcia, co? A, dobra, tam jesteś! Spoko. No, trochę ich jest. Nie powiem, że nie. Skoro mnie tu nie chcieliście, trzeba było zamknąć drzwi. Ale mogłabyś mi trochę bardziej pomóc, bo jednak oni jakoś nie padają. Przynajmniej takie wrażenie. Se to. Nie dworuj sobie tak bardzo. Może pójdźmy nad nich. Tego rozwalmy. Dobrze. Trochę amunicji od niego weźmy. Kolejni goście. Cześć. Cześć. Hello. Dobra, z kim jeszcze mamy tutaj do czynienia? Jesteśmy... Mamy nad nimi przewagę wysokości. Zejdźmy sobie trochę niżej. On ma na plecach też jeszcze coś. Co mógł mu to w łatwy sposób rozwalić. Hello? No dobrze, strażniku. Zrobiłam, co do mnie należało. Nie, 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 czekaj, czekaj! Czekaj! Pomóż mi jeszcze z Tumosa. Ach, fuck. Dobra. Myślałem, że jednak mi pomożesz z Tumosem. Czyli jestem zdany na siebie, tak? Cześć. Cześć. Ej. Ile jeszcze będzie miał tej takiej gwardii przy sobie? Naprawdę, to już zaczyna się robić takie męczące, gościu. Jesteś takim leszczykiem, że potrzebujesz AA. Takiego typa? O, no może wybolić. O kurde. Dobra, na tym głównym złym postaram się pokazać w jakikolwiek sposób ulta tej gromodzieżce. Mam nadzieję, że będziemy tylko ty i ja. O nie, nie będziemy tylko ty i ja. Dobra, no sprawdźmy na nich. Okej. Teraz tego tylko trzeba rozwalić. Znaczy tylko. W sensie aż. O kurde, gość biegnie na mnie z jakąś... Kurde. Nie, 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 nie. Z daleka się trzymaj. No wolę, jak jednak z daleka się trzyma, a nie biegnie ze mną. Hello, tu jestem. Dobrze, że nie regenerują się. A wiecie co?
kurde. Dobra, znowu biegnie z tym swoim scyzorykiem. Hej, wyluzuj. Okej. Okay. Bolało. Oj, chyba przyjdą jacyś... Tak, niestety. Przylodzą jakieś pomagiery. Okej. Okay. O Jezu, naprawdę? A nie, to ty jesteś, dobra. Fart się trochę. Nie. Okej, okay. Gdzie jest ten termos? Jest. To 18 na łeb. Trzeba celować niestety. O, shit, biegnie to. O, strzelba to jednak tak na blisko, nie? O, właśnie, na przykład tak. No, jeszcze parę razy i będzie... bańki. O, ho, 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 ho. Proszę pana. Mamy kody, a Tumos nie żyje. Nice. Zgodnie z planem. Świetna robota. Wróć do bazy, znajdź jego statek i leć na Wszechmocnego. Liczymy na ciebie. Niesamowita robota, strażniku. Well done. Wszystkim o tym opowiem. Oh, come on, chciałem zastańczyć. Taniec zwycięstwa. Nie udało się. Ale pokazałem ulta. Przynajmniej tyle dobrze. Co prawda ten ult nie aż tak długo trwa, a goście są na tyle zmyślni, żeby się odsuwać od nas. W momencie jak go używamy. Nice. Dobra. Gdzie mamy w takim razie kolejne zadanie główne? Tutaj. 170 wymagany, znaczy wymagany, zalecany, ja mam 157. No, powiedzmy. Ale teraz już trochę większy poziom mocy. Dobra, słuchajcie, to było na dzisiaj tyle. Ja prawdopodobnie jeszcze do Destiny wrócę, także dziękuję wam bardzo gorąco za dzisiejszy czas poświęcony u mnie tutaj na kanale. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się Destiny spodoba. Bo prawdopodobnie będę grał trochę więcej przez najbliższy czas. Nie wiem, czy jakoś długo tutaj będę przesiadywał, ale jak na razie wciągnęło mnie naprawdę mocno. Dobra, dzięki za wasz czas i widzimy się następnym razem, już jutro prawdopodobnie, a być może też w Destiny zobaczymy. Trzymajcie się, pa pa!